Rekordzista jechał z prędkością o 76 km na godzinę większą niż pozwalają na to przepisy ruchu drogowego. W ręce policjantów padło również trzech kierowców, którzy kierowali pojazdem po narkotykach i będąc w stanie nietrzeźwości. Pierwszy z zatrzymanych nietrzeźwych kierowców wpadł w ręce policjantów na terenie gminy Lubin. Okazał się nim mieszkaniec powiatu lubińskiego, 43-letni kierowca Mercedesa. Mężczyzna ten miał w swoim organizmie 0,8 promila. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ten w ogóle nie powinien siadać za kierownicą swojego pojazdu, gdyż nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Kolejny z zatrzymanych miał w organizmie metamfetaminę. Policjantom tłumaczył, że czasami zażywa narkotyki. Kolejny skrajnie nieodpowiedzialny kierowca to 34-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego, który miał w organizmie blisko 2 promila alkoholu. Nie dość, że w swoim organizmie miał blisko 2 promile alkoholu, to okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, a ponadto posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przypominamy, że trwa akcja Majowy Weekend. Policjanci apelują o rozsądek.